Co tydzień w Domu Kultury spotykają się fani Toyoty i studiują instrukcję obsługi Toyoty. Jak działa katalizator, bieżnik, gaźnik, rozrusznik. Aż pewnego dnia za oknem patrzą, a tutaj dwunastolatek porwał tacie samochód. Jedzie, jedzie i na pełnej prędkości wchodzi w zakręt naręcznym. To są dwa różne światy: praktyka i teoria. Angielski szkolny i angielski życiowy. Czy te dwa światy mają szansę się gdziekolwiek spotkać? Ogólnie nie. Natomiast są takie punkty styku, gdzie mamy do czynienia z jednym i tym samym: na przykład idę, pójdę, poszedłem, jestem, byłem, będę. To są rzeczy ogólnie, które potrzebuje każdy i w szkole, i w życiu. Zatem mamy to. Mamy części wspólne, od tego możemy zacząć. Yy, następnie, no, ktoś może być dobry w szkole, a przykład, historia yy, Leona, którego yy, mama się uczyła właśnie metodą grande Cambio, a później zapisała syna, i po wyjeździe na wymianie yy, Szwajcaria-Polska. Dzieci pojechały do Szwajcarii, ile on był oblegany przez swoich uczniów? Czemu, jak, po co? Bo wszyscy przychodzili do niego i mówili: Powiedz, przetłumacz, bo jako jedyna osoba w klasie mówił płynnie po angielsku. To znaczy, inni mieli dobre oceny, a on był tym, który mówi. Co jest tobie potrzebne? Oczywiście. Najczęściej, jeśli chodzisz do szkoły, no to jedno i drugie. Hmm? Więc, więc trzeba tak to sprytnie zrobić, żeby udało się zrobić jedno i drugie. Są takie rzeczy, których, mimo że są szkolne, to i tak warto się ich nauczyć. Jedną z takich rzeczy jest na przykład hmm, stopniowanie przymiotników duży, większy, największy no tak, ale to w szkole starczy na krótko no może ewentualnie na jeden sprawdzian. Szkoła zarzuca nas taką liczbą yy, yy, teorii, yy, zasad, reguł, wyjątków, że po prostu sam Anglik już wymienka. Kiedy na przykład przyjmuje do współpracy Brytyjczyka, Londyńczyka, on nie umie zdać tych testów tak dobrze jak polski lektor. Oczywiście, polski lektor, który jest bardzo dobrze nauczony, będzie w stanie zdać te najwyższe testy gramatyczne lepiej od samego Anglika. Oczywiście też nie każdego, co są różni anglicy na różnych poziomach. Mimo to, gdyby wziąć Polaka i zrobić mu egzamin z polskiego, imię słów przydawkowy, biernik, mianownik, potrójnie złożony, trójzależny, to się okaże, że absolutna większość Polaków nie będzie w stanie zaliczyć testu najwyższego z języka polskiego. Zatem każdy potrzebuje znaleźć sobie sam, gdzieś swoją równowagę. Między szkolnym a życiowym angielskim. No, chyba, że już szkołę skończyłeś, skończyłaś to, wtedy wniosek nasuwa się sam. Żywy, prawdziwy, angielski. I już e, e, mój kolejny podopieczny, miłość, w... zrobił dzisiaj piorunujące postępy. Otwiera się lekkość, swoboda. Proszę bardzo, obiad, jedzenie, kucharz, dietetyk. Nawet dzisiaj został dietetykiem i jest w stanie natychmiastowo stworzyć wypowiedzi i scenki, i będzie mu trzeba znowu trochę podwyższyć poprzeczkę.